Dzień dobry, ja nazywam się Aleksandra Rączkiewicz, a Państwo oglądają KZBS TV. Dziś jest z nami Pani Prezes Krystyna Majewczyk-Żabówka, Prezes Zarządu KZBS i porozmawiamy sobie chwilę na temat Święta Spółdzielczości Bankowej. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor. Pani Prezes, jak wiemy, czerwiec zbliża się wielkimi krokami, a wraz z czerwcem Święto Spółdzielczości Bankowej. Co roku obchodziliśmy je w określonej formule, natomiast teraz wiemy, że ze względu na liczne ograniczenia spowodowane pandemią, ta formuła musi ulec zmianie. Co się zmieni w tym roku? Tak jak Pani powiedziała, wszystko uległo zmianie. Zmianie uległo życie gospodarcze, społeczne, a więc formuła Święta Spółdzielczości Bankowej również uległa zmianie. Różnica będzie taka, że będzie ona z bankiem spółdzielczym, z tym, że w trybie online. I właśnie do kogo KZBS wraz z bankami spółdzielczymi, które oczywiście mamy nadzieję, że będą partnerem tego wydarzenia, chciałby dotrzeć? Przede wszystkim chcemy dotrzeć do najważniejszych dla nas klientów instytucjonalnych, osób prywatnych, jednostek samorządu terytorialnego. Chcemy dotrzeć do szeroko rozumianej społeczności lokalnej. Czyli wiemy, że działania będą trwały tym razem przez cały czerwiec. I jedną z grup docelowych będą klienci, to jest taka strategiczna grupa docelowa tych działań, można powiedzieć. A właśnie jeszcze pozostaje nam pytanie właśnie o te działania. Jakie działania planuje KZBS podjąć w trakcie tego czerwca? Przewidzieliśmy. Po pierwsze webinary, więc będą kilka, będzie dla Państwa. Będą mini wywiady lub szersze wywiady, będzie e-book, będą konferencje. Więc to wszystko będzie się odbywało w tym przedziale czasowym od początku do końca czerwca. Oczywiście finał tego już miesiąca znajdzie w konferencji. Pani Prezes, ja dziękuję bardzo serdecznie za tą wypowiedź i również Państwa ze swojej strony i w imieniu KZBS również zachęcam bardzo serdecznie do wzięcia udziału w czerwcu z Bankiem Spółdzielczym i zachęcam również do zaglądania na stronę internetową KZBS, na nasze media społecznościowe, ponieważ właśnie tam będziemy publikowali materiały dla Państwa.